Gotowanie online z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Gliwicku Mazowieckim w 2022 roku. Powracamy po 2 latach przerwy. Zaczęliśmy w 2020 roku, kiedy zaprezentowaliśmy Wam kilka przepisów kuchni izraelskiej i bliskowschodniej. Dzisiaj przygotujemy medżadre. Danie opierające się na ryżu basmati, soczewicy, cebuli, zieleninie, czyli przede wszystkim pietruszce, ale i mięcie, a także szeregu przypraw. Na kardamonie, na soli, na cynamonie, na kuminie, na sumaku, na zatarze. I co? No i zaczynamy. Tniemy cebulę na małe cząstki. W międzyczasie rozgrzewam garnek, na który wleję olej, około 200-250 ml. Będę na nim smażył cebulę. Cebula w medżadrze stanowi podstawę. Znajdziemy ją zarówno w bazie dania, jak i potem posypaną na końcu na górze. To, o co chodzi w cebuli, to, żeby ją odpowiednio za chwilę skarmelizować. Dzięki temu będzie lekko chrupiąca, słodka, podsmażona, ale nie przypalona. Będę musiał pilnować całej fazy smażenia, żeby się nam nie przypaliła. Cztery cebule już pokrojone, żeby dobrze się usmażyły. Posypię je solą oraz mąką. Sól morska, którą tutaj mam, została przeze mnie pokruszona w moździerzu. Były to duże fragmenty, natomiast nie smażyłyby się z cebulą dobrze. Przy mieszaniu zrobi się lekki bałagan, ale przecież chodzi o to, żeby się dobrze bawić i żeby potem móc trochę posprzątać. Żeby cebula dobrze się usmażyła, musi być wrzucona na naprawdę gorący tusz. Sprawdzę, czy już się rozgrzał. Okej, skwierczy, można wrzucać całość. Cebulę będę wrzucał partiami, żeby nie przywierała i żeby nie przypaliła się za bardzo. Podczas smażenia będę mieszał, a jak już się zrobi, wyłożę to wszystko na papierowy ręcznik, żeby obciekło z tłuszczu. Pierwsza partia cebuli już się usmażyła. Wyjmę ją teraz cedzakową łyżką, żeby ociekło z tłuszczu. Cebula wyjęta, będzie się teraz studzić. Natomiast wytrę teraz pozostałość tłuszczu po cebuli w garnku. Nadal na rozgrzany garnek wleję jeszcze trochę oleju. Już skwierczy. Oliwy. I dokładam zioła. Najpierw ziarna kolendry, goździki oraz ziele angielskie, kmin rzymski. Kmin rzymski ma to do siebie, że posiada bardzo intensywny zapach. Mi się on kojarzy z zapachem wakacji, tłoku i tramwaju. A skoro kuchnia bliskowschodnia, to musi być także cynamon. Cynamon zmielony. Chociaż jeżeli macie przy sobie, u siebie w domach, laski cynamonu, tylko korę cynamonu, również możecie dodać i podprażyć. Sumak.
sól. Przemieszam. I bardzo ważna rzecz, 200 g ryżu basmati. Wsypuję cały ryż na ten rozżarzony tłuszcz. Mieszam, żeby olej z oliwą i przyprawami pokryły całkowicie ryż. Melasa z buraka. Chociaż jeżeli macie syrop z daktyli, również może być, a jeżeli nie ma syropu z daktyli, to może być też złoty syrop, czyli po prostu rozpuszczony cukier. Ale cukru teraz nie ma w sklepach. Z wodą. Albo syrop klonowy. Wystarczą 3 łyżki. Przemieszam. I rzecz kolejna bardzo ważna, soczewica. Można wziąć surową soczewicę, gotować ją, odcedzać i wrzucać. Można kupić również, jeżeli nie macie czasu, gotową soczewicę w puszce. Ja miałem dzisiaj właśnie gotową soczewicę brązową w puszce i taką dodam do ryżu. Teraz dodam wody, około 300-350 ml wody zimnej, sól, i teraz wszystko będzie się gotowało przez 15 do 20 minut. Garnek najpierw przykryję czystą ściereczką, a następnie nałożę pokrywkę. W tej formie zostawiam na 15 do 20 minut, wszystko się będzie gotowało, ryż będzie pęczniał, łączył się z aromatami, które rozsypałem na rozżarzony wręcz olej z oliwą, i czekam, aż to wszystko się ugotuje. Gdy medżadra się gotuje, już powoli dochodzi, bo przed chwilą sprawdzałem, zrobimy szybki ogórkowy dip. Idealny do medżadry albo do innych dań kuchni bliskowschodniej. Będzie to taka bliskowschodnia mizeria, do której potrzebne będą mięta, pietruszka, oczywiście jogurt i masa przypraw. Pietruszkę bardzo cienko potnę. Im bardziej ją rozdrobnimy, tym jest bardziej przyjazna dla dania. Po pietruszce dodam miętę oraz szałwię. Szałwia w ogóle jest bardzo fajnym dodatkiem do wielu dań, zwłaszcza dań smażonych. Można ją podawać z serami, można ją podawać z mięsem. Bardzo fajnie łączy się właśnie z różnymi innymi dodatkami. Ale jest jeden warunek, musi być usmażona. Do dipu, do sałatki surowa jak najbardziej się sprawdzi. Tego jogurt. Miałem jogurt naturalny, mam też jogurt grecki, który też dodamy. I ogórek. Użyję 2 ogórków, drobno pokrojonych na talarki. Ogórki pokrojone, dodam je teraz do jogurtu i ziół. Dodam jeszcze trochę mięty. Jest to młoda mięta, więc można ją pociąć z łodyżką. Zatar. I sumak. Do tego odrobinę soku z cytryny. Jogurt i zatar uwielbiają cytrynę. Trochę soli. I pieprz. Całość wymieszam. Czuć ostrość mięty, ale też orzeźwiający jej smak. Czuć sumak w
kwaśny, ale jeszcze go dodam. Jeszcze dodam trochę zataru. Ok. Mamy bardzo fajny dip, albo surówkę, albo mizerię z ogórków, jogurtu naturalnego, jogurtu greckiego i blisko wschodnich przypraw. Bardzo orzeźwiający, idealny na obecne temperatury i który jest bardzo fajnym dodatkiem na przykład do medżadry, ale również do pity, do mięs, do ryb, a także do jedzenia samodzielnie. W międzyczasie sprawdzę, jak nasza medżadra. Okej. Już zaczęła przywierać, więc to najwyższy czas, żeby zdjąć ją z ognia. I dać odpocząć przez chwilę. I w momencie, jak będzie odparowywać, jak będzie się ochładzać, dodam część, no 3/4 usmażonej cebuli, która nadal jest gorąca. Medżadra gotowa, wystarczy ją tylko przystroić, użyję reszty cebuli. Pietruszki. Oraz soli i pieprzu. Mamy medżadrę, mamy dip z ogórków i jogurtu z przyprawami bliskowschodnimi, przede wszystkim z zatarem, ale również sumakiem. No i nie pozostaje nic innego, jak tylko zrobić w domu własną wersję medżadry, bo jest naprawdę, naprawdę dobra. Jak spróbujecie medżadrę, będziecie chcieli robić ją cały weekend.